odcinek Szkółkowieści będzie obozowy. Jeśli jesteście ciekawi, co się w nim wydarzy, oglądajcie do końca. Witajcie kochani, jesteśmy na obozie z przyjacielem w miejscowości Pokrzywna w Górach Opawskich. A tematem czy hasłem naszego tegorocznego obozu jest Zaginione Miasto. Dlaczego? Dlatego, że pewna legenda głosi, że właśnie tutaj, w Pokrzywnej, kiedyś bardzo, bardzo dawno temu było pewne miasto, które nazywało się Rosenau. W tym mieście Rosenau osiedlili się ludzie, którzy uciekali przed rozpowszechniającym się w Europie chrześcijaństwem. Oni nie chcieli wierzyć w Pana Boga. Oni chcieli wierzyć nadal w swoje własne bóstwa. Legenda mówi, że kiedy nastawała noc, wtedy bramy miasta Rosenau otwierały się, a ludzie z tego miasta z pochodniami szli do lasu, gdzie oddawali cześć i pokłony swojemu bożkowi. Takie rytuały odbywały się aż do świtu. Ludzie wracali do Rosenau, do miasta, dopiero wtedy, kiedy pierwsze promienie słońca dosięgały lasu. Wszyscy okoliczni mieszkańcy z innych miast bardzo bali się mieszkańców Rosenau. Do pewnego dnia, kiedy ciemne chmury nadciągnęły nad miasto i nagle zerwał się ogromny wiatr, zerwała się straszna burza, a miasto w jednej chwili zapadło się pod ziemię i zniknęło z powierzchni. Wszyscy ludzie odetchnęli z ulgą, że mieszkańcy Rosenau nie zagrażają już im w żaden sposób. A legenda przeszła do historii i dziś okoliczni mieszkańcy Pokrzywnej opowiadają ją ku przestrodze ludzi. Ale wiecie, że w Biblii kojarzy mi się wiele takich historii, które również mówią o pewnych zaginionych albo zniszczonych miastach. Już na samym początku Biblii jest historia, kiedy to Pan Bóg był pierwszym budowniczym. On wymyślił sobie, że wybuduje przepiękny świat. Stworzył go w idealny sposób. Po co? Dlatego, że chciał dać wspaniałe miejsce do życia i do mieszkania pierwszym ludziom, których stworzył. Adamowi, Ewie, a potem ich potomkom. No ale niestety, oni popełnili grzech i swoją grzesznością, swoim grzechem zburzyli tak jakby wszystko to, co Pan Bóg dla nich wybudował. Zostali wygnani z raju, musieli wynieść się w inne miejsce. No i cały Boży plan runął. Podobnie jest, przypominam sobie, zaledwie kilka rozdziałów Biblii dalej. Mamy też historię niesamowitego miasta. Miasta, które dzisiaj właściwie nie istnieje, ale w swoim czasie to było potężne miasto, potężne państwo, którego ludzie myśleli sobie, jesteśmy tacy ważni, tacy potężni, nikt nam nie dorówna, będziemy chcieli dorównać Bogu, chcemy być jak Bóg, wybudujemy sobie potężną wieżę, niech jej szczyt sięga nieba. Ale ich pycha, ich zarozumiałość spowodowała, że Pan Bóg nigdy nie pozwolił, żeby ta wieża i to miasto zostały dokończone, zbudowane, ale tam właśnie pomieszał te języki tych ludzi, którzy budowali tą wieżę i ona nigdy nie została dokończona. Znam tą historię. Ciekawe, czy dzieci ją znają. Wiecie, o jaką wieżę chodzi? To była wieża Babel, prawda? Tak, to była wieża Babel. Dzisiaj nie ma śladu po tej wieży. Ona nigdy nie została ukończona, bo Pan Bóg nie pozwoli, żeby ludzie byli jak On, bo tylko On jest najwyższym Bogiem. No, pycha to grzech, który po raz kolejny burzy Boży plan wobec człowieka. Też przypomnę
przypomina mi się jedna historia. Ta osoba mojego morza, gdzie mieszkali w niej strasznie grzeczni ludzie, ale to był posłuszny i Bóg uratował go przed zniszczeniem miasta. No tak, bo Pan Bóg wynagradza posłuszeństwo i sprawiedliwość. Przypominam sobie też tą historię. Lot został w łaskawy sposób przez Pana Boga wyprowadzony z płonącej Sodomy i dzięki temu został uratowany. Potem, kiedy spojrzymy na historię ludu izraelskiego, zobaczymy, że oni jeszcze wiele, wiele razy sprzeciwiali się Panu Bogu, popełniali kolejne grzechy i chociaż Pan Bóg bardzo chciał dawać im kolejne szanse, Pan Bóg posyłał proroków, którzy ostrzegali ich przed nieposłuszeństwem, którzy pokazywali im, w którym miejscu swojego życia popełniają grzech, które miejsce swojego życia powinni poprawić, gdzie powinni coś zmienić, żeby żyć tak, jak Pan Bóg chciałby, żeby oni żyli. To oni jednak byli pyszni, zarozumiali, nieposłuszni i coraz bardziej oddalali się od Boga, który tak bardzo, bardzo ich kochał. W końcu Pan Bóg postanowił ich ukarać. Sąsiednie państwo, Babilonia, najechały na naród wybrany, zburzyły mur stolicy Jerozolimy, wdarły się do miasta, zburzyły świątynię jerozolimską wybudowaną przez króla Salomona i zabrały Żydów w niewolę. Naród wybrany musiał spędzić w Babilonii 70 lat. Musieli zapłacić za swoje nieposłuszeństwo Panu Bogu. Tam w tej Babilonii, zupełnie obcym kraju, w kraju, gdzie kwitło bałwochwalstwo, nagle naród wybrany, nagle ci Żydzi, którzy tam zostali uprowadzeni, ich dzieci i ich wnuki, nagle przypomnieli sobie o Panu Bogu. W tej niewoli, w tym trudnym czasie zaczęli się do Pana Boga modlić, zaczęli Pana Boga szukać, zaczęli mieć pragnienie powrotu do Bożego Słowa, do Bożego Prawa i powrotu do swojej stolicy. I Pan Bóg, kiedy zobaczył, że ich serce się znowu odmienia, że oni chcą Go kochać, chcą Mu być posłuszni, to pozwolił jednemu z nich, Nehemiaszowi, powrócić do Jerozolimy i odbudować mury stolicy. I to było niesamowite dzieło, bo Nehemiasz musiał pójść do króla i poprosić go o pozwolenie na odbudowę tych murów. Król, który wtedy panował, król Artaxerxes, był królem, który nie znał Pana Boga, nie kochał Go, nie był Mu posłuszny, a pomimo to pozwolił ten król Nehemiaszowi na opuszczenie Babilonii, na powrót do Jerozolimy i na to, żeby odbudował mury. Nawet dał mu drzewo z królewskich lasów, żeby te mury i bramy mogły zostać odbudowane. Także jeżeli ktoś jest Panu Bogu posłuszny, to Pan to nagradza. Wiesz, wydaje mi się, że ci ludzie tak sami z siebie nie przypomnieli sobie o Panu Bogu, dlatego, że Pan Bóg tak bardzo kocha ludzi, że nawet wtedy, kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni, kiedy my oddalamy się od Niego, On cały czas się o nas troszczy. Nawet kiedy musi zmusić nas do przypomnienia sobie o Nim jakimiś nieszczęściami albo karą, to On zawsze jest przy nas. I myślę, że On w czasie tej niewoli babilońskiej był też ze swoim narodem wybranym i On dotykał ich serc i dzięki temu oni przypomnieli sobie o Nim i mogli odbudować mury Jerozolimy. To prawda, co mówisz. Na pewno to właśnie Bóg wlał w serce Nehemiasza to pragnienie odnalezienia Boga, odbudowania tych murów, bo Nehemiasz sam z siebie, cóż on mógł zrobić? No właśnie, przecież urodził się w Babilonii. On się urodził już w Babilonii, on nawet nie zna tego miasta, tego kraju, nie wiedział, gdzie to jest, jak tam wygląda, ale to Bóg
działał. Nawet działał poprzez króla Artaxerxesa, który był przecież podarskim królem. A jednak Bóg dał to pragnienie, dał taką dobrą wolę królowi, że król się zgodził na to wszystko i tylko w ręku Boga była ta odbudowa. Kochani, w końcu Pan Bóg tak bardzo kochał ludzi, że kiedy oni wielokrotnie buntowali się przeciwko Niemu, grzeszyli, Pan Bóg dał swojego Syna, Pana Jezusa, aby On odkupił nasze winy i nasze grzechy. I to już jest Nowy Testament. W Nowym Testamencie zostaliśmy my wszyscy. Ja, Ty, Pani Ola, Pani Sandra, każdy z nas wybrani jako Jego naród wybrany. Tak jak w Starym Testamencie Pan Bóg wybrał Izraelitów, tak w Panu Jezusie Chrystusie wybrał każdego z nas. I dziś my nie mamy być zaginionym miastem. Nie mamy być jak Rosenau, które jest legendą tego miejsca, w którym mamy teraz obóz, albo jak wieża Babel, czy Sodoma i Gomora, ale mamy być jak miasto leżące na górze, o którym w Ewangeliach mówił Pan Jezus. Jerozolima jest miastem leżącym na górze. Kiedy staje się na zboczu Góry Oliwnej, rozpościera się przepiękny widok na Jerozolimę. Pan Jezus, opowiadając ten przykład, miał właśnie na myśli to miasto, na które ludzie w tamtych czasach patrzyli z zachwytem jako na stolicę, ale na które też wielu chrześcijan różnych wyznań, dziś patrzy z zachwytem, dlatego że tam rozegrały się najważniejsze wydarzenia naszego zbawienia. To tam, w Jerozolimie, Pan Jezus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej. Tam, w Jerozolimie, oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. I tam zmartwychwstał, żebyśmy my kiedyś mogli zmartwychwstać w niebie. My mamy być takim miastem leżącym na górze, które swoim życiem, swoim codziennym postępowaniem będzie świadczyć o Panu Jezusie. Będzie pokazywać, że w naszym sercu mieszka Pan Bóg. My swoim życiem nie mamy oddawać chwały jakimś bożkom. Dziś naszymi bożkami mogą być telefon, telewizor, nawet dobra książka, którą stawiamy ponad czas poświęcony dla Pana Boga. My mamy swoim życiem pokazywać, że to Pan Bóg jest numerem jeden w naszym życiu. Czy jesteśmy miastem leżącym na górze? Czy jesteśmy jednym z zaginionych miast, o których dzisiaj usłyszeliście? Życzymy Wam, kochani, żebyście byli takim światłem Pana Jezusa, miastem leżącym na górze. A na koniec mamy dla Was jeszcze zagadkę. Ciekawa jestem, czy wiecie, która historia biblijna jest dzisiaj tłem naszego studia? Właściwe odpowiedzi nagrajcie kamerką i poślijcie do mnie na adres katarzyna.kowalska@cme.org.pl. Pierwszą właściwą odpowiedź ogłoszę i umieszczę w kolejnym odcinku Szkółka Wieści. Do dzieła! Cześć widzowie Szkółka Wieści. Właśnie chodzę do tej sali, gdzie obozy Zowilcze mają zajęcia. Zapytam się, czego nauczyli się o Bogu w trakcie tego obozu? Dzień dobry. Czego Pan dowiedział się o Bogu podczas tego obozu? Dowiedziałam się, że Bóg wspiera ludzi. Najczęściej okazuje miłość, serce i lubi bardzo wspierać ludzi. Dziękuję bardzo. A Ty, Magda, czego nauczyłaś się podczas tego obozu?
Ja dowiedziałam się, że nieposłuszeństwo wobec Boga może doprowadzić do złych konsekwencji. Dowiedzieli się też o tym Izraelici, jak mieszkańcy Sodomy i Gomory oraz ci, którzy budowali wieżę Babel. A ty, Jezusiu, co wybierzesz z tego obozu dla swojego życia? Ja będę pamiętać, że zawsze trzeba być posłuszny Bogu, bo jak będziesz posłuszny, to On cię wynagrodzi. Dziękuję. Dzień dobry, Marlina. Czemu dowiedziałeś się o Panu Bogu w trakcie tego obozu? Że Pan Bóg nagradza dobrych, którzy się Jego słuchają. Dziękuję. Proszę, Mirka, a ty czego nowego się nauczyłaś o Bogu? Dowiedziałam się tego, że nie może być jak zaginione miasto, opisane w Starym Testamencie, tylko może być miasto, które leży na górze, o którym mówił Jezus. Cześć! Tutaj za drzwiami jest taka sala, w której robiliśmy wszystko na tym obozie. Lekcje biblijne, warsztaty plastyczne. Chcę zobaczyć teraz, jak tam nasi obozowicze robią swoje prace. Zapytam teraz Magdę. Cześć Magda, jaka praca plastyczna podobała Ci się najbardziej? Moja praca plastyczna, która podobała mi się najbardziej, to było lepienie z piankoliny. O, dziękuję bardzo. Cześć Gabrysia, a Tobie co najbardziej się podobało? Mi się najbardziej podobało, jak robiliśmy torebki i mój kolor torebki był pomarańczowy. Okej, bardzo dziękuję. Ciekawe, co najbardziej podobało się Magdzie? Cześć Magda, jaka atrakcja podobała Ci się najbardziej? Mi najbardziej podobała się karuzela łańcuchowa. Była fajna i szybko jeździła. Dzięki Ci. Teraz zapytamy jakiegoś chłopca. Chodźmy do Pawła. Cześć Paweł, jaka atrakcja podobała Ci się najbardziej? Basen. Okej, czyli lubisz pływać? Tak. Dziękuję bardzo. Cześć Zasiu, a Tobie jaka atrakcja podobała się najbardziej? Góry. A było co mimo? Bardzo i było bardzo fajne widoki. Na przykład chodziliśmy 17 km, przeszliśmy tam i z powrotem i było bardzo ciężko. Gratulacje! Dziękuję! Cześć Milena, jaka pieśń obok podobała Ci się najbardziej? Najbardziej mi się podobała chyba Miłość. Tak. Dobrze, dziękuję. Dzisiaj warsztat cieśli Józefa na wyjeździe. Zobaczymy, co dzieciaki robią na obozie na warsztatach kreatywnych. Idę tam zajrzeć. Dzieciaki na pewno podpowiedzą wam coś fajnego, co możecie zrobić w domu z rodzicami. Cześć chłopaki, a co wy tutaj robicie? Liście. Liście i pióra. A jak to się robi? Pan Leon będzie mówił. Na początku trzeba uciąć taki mały sznureczek 16 cm. Nie. I dwa takie, około 20, zależy jak duży to będzie. Potem wziąć takie dwa i dać tak. Kiedy wcześniej potrzebujemy 60 cm, taki sznurek, złożyć go tak na pół i na przykład dać tutaj taki, jak my mamy kolorik, dać taką długą z tej nici. Dajemy na początek pod to i
i teraz pętelka ze spodu ma być tutaj, ta z góry, tu. Wtedy nakładamy to na to i tutaj. Zaciągamy i wychodzi. A potem będziecie to rozczesywać? Potem będziemy to wycinać, żeby to było bardziej ładne. Aha, wycinać w kształt liścia albo pióra. Tak. Super. No potem będziemy czesać. Świetnie. No to dobrej pracy, panowie. A dzieci, które nas oglądają, zachęcacie, żeby zrobiły takie liście? Tak. Polecamy z całego serca. Polecamy z całego serca. A tak wygląda gotowy liść. Cześć dziewczyny, a co wy tutaj robicie? Szyjemy torebki. O, super, a jak to się robi? Tutaj mamy potrzebne materiały. Mamy tu na przykład mulin, z którego właśnie szyjemy tu ozdobnie obok. A pokażesz dzieciom ze szkółkowieści, jak uszyć taką torebkę, tą muliną? Oczywiście. Igłę wkładamy do środka, potem wyciągamy ją tutaj, żeby była w kółeczku. Kiedy ją już musimy ją wyciągnąć do końca, aby zrobił nam się taki właśnie brzeg. Robimy ten ruch, powtarzamy, aż nitka nam się skończy. Do końca, aż nitka nam się skończy, albo kiedy... Już skończyłem torebkę. Tak. To wyciąganie igły jest chyba trudne, co? Bardzo. Ona jest bardzo śliska, dlatego trochę trudno to zrobić. Ale zawsze można poprosić o pomoc starsze panie, które są w tym doświadczone. Tak, już, proszę. Wyciągamy to w środku znowu w kółeczko i ten ruch powtarzamy tak do końca. Super, ale widzę, że Nadia na przykład ozdabia już torebkę. Tak, tutaj mamy takie drewniane ozdoby i sobie je po prostu, przyszywamy do torebki. Świetnie. Będą naprawdę piękne te torebki. Widzimy, że nawet takie małe dziewczynki jak Dorotka potrafią zrobić taką torebkę. Dorotka, masz jakieś dekoracje na swojej torebce? Tak. Pokaż. Wow, piękna. Także widzicie, że nawet dziewczynki, które dopiero pójdą do szkoły, są w stanie taką torebkę zrobić, więc zachęcamy dzieci ze szkółkowieści, żeby podobne torebki wykonały w swoich domach. Moja torebka jest już zrobiona i wygląda tak. Moja torebka wygląda tak. Cześć dziewczyny, a wy co tutaj robicie? Bransoletki. A z czego te bransoletki? Gumek. Co, takie kolorowe gumki? Tak. I jak to się robi? Na początku robi się taki krzyżyk z gumki na dwóch palcach, a potem się nakłada jedną gumkę na to. Potem się przekłada z tego krzyżyku na górę i się puszcza, a tutaj też, a z drugiej strony się robi tak samo. Znowu się nakłada nową gumkę. I znowu tak samo. Przekładamy tu i przekładamy tu. I ta ostatnia zawsze zostaje na palcach? Tak. Znowu bierzemy nową. Przekładamy tu i przekładamy tu, tą ostatnią zawsze. Bierzemy następną i znowu przekładamy. Aż będzie bardzo długie. Hania, a ty już masz taki duży kawałek zrobiony i nawet jedną już masz gotową. Pokaż nam tą, którą masz na rękach.
Być może dzieciom ze szkółkowieści spodobają się takie bransoletki i zechcą zrobić sobie taką bransoletkę z gumek. Polecacie? Tak! Dziękuję wam wszyscy obozowicze za pomoc w realizowaniu dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pozdrawiam wszystkich obozowiczów, którzy byli na obozie i zapraszam za rok. Cześć!